Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski miał upomnieć unijnego komisarza Janusza Wojciechowskiego za to, że nie wziął udziału w kłamliwym spocie Komisji Europejskiej. W nagraniu brukselscy urzędnicy przypisywali Polsce odpowiedzialność za niemieckie zbrodnie w obozie koncentracyjnym Auschwitz. W rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu śmierci w Auschwitz unijni komisarze wraz z przewodniczącą Urzulą von der Leyen przypominali ofiary Holokaustu. Obok nazwisk podane było miejsce ich śmierci. Na użytych w filmie napisach, obok słowa Auschwitz, pojawiło się słowo Polska. To żerowanie na niewiedzy ludzi, ocenia historyk profesor Grzegorz Kucharczek. Gdy patrzymy na całość opinii publicznej w Europie Zachodniej czy za Atlantykiem no to wielu ludzi jest po prostu zdezorientowanych. W sieci zawrzało. Na kłamstwo przygotowane przez Komisję Europejską zareagowali polscy politycy z różnych partii i zażądali sprostowania. Podkreślali, że poprawnym terminem powinno być określenie niemiecki nazistowski obóz śmierci w okupowanej Polsce. Minęła doba, zanim na profilu szefowej komisji pojawiło się nagranie z poprawionymi napisami. Ester Krant, Tekla, Buchsala. Prawo i Sprawiedliwość oczekiwało reakcji od resortu spraw zagranicznych, przede wszystkim ministra Radosława Sikorskiego. Jednak szef polskiego MSZ przekierował problem historycznych przekłamań na boczny tor i skrytykował unijnego komisarza Janusza Wojciechowskiego za brak udziału w nagraniu. Informacja w mediach społecznościowych Komisji Europejskiej będzie doprecyzowana, ale szkoda, że polski komisarz Unii Europejskiej zawczasu nie zaprezentował polskiego punktu widzenia. Z informacji, do których dotarła nasza redakcja wynika, że w tej sprawie na polecenie ministra Sikorskiego rozmowę z komisarzem Wojciechowskim przeprowadził pełniący obowiązki ambasadora przy Unii Europejskiej Piotr Serafin. Janusz Wojciechowski został upomniany przez ministerialnego urzędnika. Spod Komisji Europejskiej wpisuje się w wieloletni. Narrację zachodnich mediów i instytucji obarczającą Polskę i Polaków za współodpowiedzialność za Holokaust, przy jednoczesnym łagodzeniu win Niemców. W taki sposób w zeszłym roku kanclerz Niemiec Olaf Scholz odniósł się do rocznicy zakończenia II wojny światowej. 78 lat temu Niemcy i świat zostały wyzwolone spod tyranii narodowego socjalizmu. Zawsze będziemy za to wdzięczni. W przestrzeni publicznej utrwaliły się określenia takie jak nazistowskie obozy zagłady. Jest to celowe działanie, alarmuje profesor Grzegorz Kucharczyk. Tutaj jest ta teza wpisana w to, że jakoby naród niemiecki był podbity przez partię nazistowskie. Jak gdyby naród niemiecki sam nie wybierał nazizmu i nie walczył do końca przy Hitlerze. Inną próbą wybielania swojej odpowiedzialności za zbrodnie popełnione w czasie II wojny światowej było forsowanie przez Niemcy wspólnego podręcznika do historii dla wszystkich państw Unii Europejskiej. O skali niemieckich zbrodni przypomina raport o stratach wojennych, wskazuje były wiceminister spraw zagranicznych i poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Polska jest jedynym krajem, który nie dostał reparacji wojennych od Niemiec w taki sposób, żeby powiedzieć, transparentny. Dlatego no, ta sprawa dla nich jest niezwykle niewygodna i podnoszenie jej na arenie międzynarodowej bilateralnej sprawie Niemcom bardzo wiele problemów wizerunkowych. Walka o prawdę historyczną z czasem może być coraz trudniejsza. Niemcy jako najpotężniejszy kraj Unii dążą do federalizacji wspólnoty i utworzenia superpaństwa. Aby osiągnąć cel potrzebują nieskazitelnego wizerunku, analizuje politolog profesor Mirosław Habowski. Oni jako przywódcy Europy muszą być, mieć obraz narodu moralnie czystego. Prawda? Więc to trzeba przeżyć na jakieś inne, słabsze narody, i prawdopodobnie ta polityka będzie się nasilała. Historycy podkreślają, że Polacy ponad wszelkimi podziałami muszą pomóc prawdzie, by ta mogła się obronić. Zwłaszcza teraz, kiedy ostatni świadkowie tamtego piekła na ziemi od nas odchodzą.